なもたさ bagawato, arahato, samma, sambudasa。なもたさ bagawato, arahato, samma, samb sa ara sambudasa。なもたさ bagawato, arahato, samma, sambudasa。Butan taman sangam namasami。Uh, Postaram się w tej mowie zawrzeć te rzeczy, które tutaj wywołaliście, czyli właśnie jak poznać to, czy robimy postępy na ścieżce, czy w ogóle na drodze duchowej, czy w rozwoju psychologicznym, właśnie jak podejmować decyzje, może coś o tej synchroniczności się pojawi, no i też może troszeczkę będę kontynuował to, co, co mówiłem o medytacji, ale ogólnie rzecz biorąc, niech płynie, niech po prostu spontanicznie wszystko się dzieje. Więc um, no w zasadzie są takie dwa wymiary główne, które są najbardziej istotne w tym kontekście. Jeden to jest, a, czy może trzy. Jednym z nich jest po prostu rozwijanie poznania, jakby rzeczywistości bezpośrednio. To jest w ogóle bardzo ważne w praktyce damy, w ogóle dla tych, co nie wiedzą, co to jest dama. Dhamma to jest to samo co dharma, tylko dharma to jest sanskryckie słowo, dharma to jest palijskie. Akurat ja jestem bardziej bliżej terawady, więc te palijskie terminy tam używamy. W każdym razie na polski to ma dharma, czy dharma oznacza prawdę, czy prawa natury, czy a, naukę buddy, czy a, naturę rzeczy, czy życie w zgodzie z prawdą. Więc można powiedzieć, że życie w zgodzie z prawdą to jest damma czarya, czyli damma prawda, czaria, życie w zgodzie, czyli życie w zgodzie z prawdą. I chodzi o to, że według właśnie buddyzmu są po prostu pewne prawa natury, które funkcjonują w rzeczywistości. I ogólnie rzecz biorąc jest tak, że jeżeli żyje w zgodzie z tymi prawami, to rzeczywistość bardzo cię nagradza, a jeżeli żyjesz nie w zgodzie z tymi prawami, czyli zaprzeczasz im pewnym zasadom jakby wszechświata, no to bardzo cierpisz. I w zasadzie są dwa poziomy takie najgłębsze tych praw. Jednym z nich to jest właśnie prawo kammy, czy prawo karmy, które polega na tym, że ogólnie rzecz biorąc, każda, każde działanie poprzez myśl, poprzez słowo, czy poprzez działanie, które płynie z dobrej intencji serca, czyli z takiej naprawdę Życzenia komuś dobrze, chcenie dla kogoś dobrze, redukcji cierpienia, zwiększenia szczęścia, pomocy i itd. Tak Wszystko, co się wiąże z takimi stanami zdrowymi, tak zwanymi kusala, czyli na przykład z duchową miłością, ze współczuciem, współradością, spokojem, mądrością, prawdą i itd. Tak to te wszystkie rzeczy prowadzą do szczęścia. I prawo natury według buddyzmu jest takie, że każda intencja i każdy czyn, który jest z dobrego serca, kiedyś musi wrócić do tej osoby jako szczęście. I e, dodatkowo jest tak, że mm, też te jak echa niosą się szczęściem w świecie. Czyli każdy dobry czyn musi przynieść korzyść dla świata, jak i dla was. I ogólnie rzecz biorąc, to prawo kammy raczej działa tak, że ono bardzo silnie działa. Czyli często to, co wraca, jest dużo silniejsze niż to, co z nas wychodzi. Czyli za małą pomoc możemy otrzymać kiedyś dużo większe szczęście i za wielką pomoc niewyobrażalne szczęście. Dlatego to jest ważne, ponieważ właśnie to jest taki pierwszy poziom prawdy, tak zwany poziom brachmiczny, czyli odnoszący się do takiej duchowej miłości. I on mówi o tym, że w zasadzie gra jest o coś dużo więcej niż nam się wydaje, że życie ma takie ukryte wymiary właśnie duchowe których, że tak powiem, doświadczenie jest dużo potężniejsze niż tutaj w naszym codziennym życiu. I właśnie głupcem jest ten, kto nie dostrzega tego prawa i próbuje jakby tak materialistycznie patrzeć na świat, że myśli, że a będę miał fajne coś tam, to będzie mi przyjemnie, bo wiecie, zjem sobie batonika, to będę miał przyjemność, że w taki sposób jakby gromadzę szczęście. I to nie znaczy, że to jest złe, tylko po prostu to jest niemądre. Więc ja właśnie nie lubię tego słowa głupiec, tylko wolę słowo niemądre. Natomiast mędrzec to jest ten, który dostrzega głębszy wymiar rzeczywistości i że są pewne dużo bardziej satysfakcjonujące i wyzwalające i uszczęśliwiające rzeczy, które właśnie poprzez takie dobre działanie się osiąga. I to ma, można powiedzieć takie dwa wymiary. Pierwszy jest taki, że no prawda jest taka, że każdy najbardziej w życiu pragnie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji. Spokoju, równowagi i tak dalej. Że każdy nas w głębi serca najbardziej pragnie bezpieczeństwa i takiej głębokiej miłości. A prawda jest taka, że zły człowiek nigdy nie znajdzie prawdziwej miłości, nigdy nie znajdzie prawdziwego bezpieczeństwa, ponieważ zawsze będzie w konflikcie ze sobą, ze swoim sumieniem, z innymi ludźmi. Więc czy jego własna świadomość będzie go nękać? A tylko właśnie naprawdę dobry człowiek, który kocha siebie, który kocha innych odnajdzie w sobie ten spokój tą dobroć, odnajdzie to w świecie i to bezpieczeństwo. Więc prędzej czy później tak naprawdę zawsze dobrzy ludzie muszą e, prędzej czy później e, odnaleźć to szczęście. Oczywiście ktoś mógłby zaprzeczać, że a, ale przecież z dobrych ludzi spotyka zło, tak, ale to jest po drodze, może by to być przeszła kama, ale prędzej czy później to nie musi się zadziać szybko. E, no i jest głębszy wymiar jeszcze taki duchowy, ponieważ buddyzm, więc aksjomatem w buddyzmie jest to, że jest życie po śmierci, reinkarnacja, różne tam światy, sfery egzystencji i tak dalej. No i ogólnie rzecz biorąc szczęście, które jest w wyższych sferach egzystencji jest niewyobrażalne i bardzo długie. Właśnie Buddha wziął kiedyś właśnie naparstek ziemi i powiedział, co jest większe, ten naparstek ziemi czy te Himalaje. No to oczywiście, że Himalaje są dużo większe niż ten naparstek ziemi. No i Buda powiedział, że wyobraźcie sobie człowieka, który ma wszystko, co jest najpiękniejsze, że wszyscy go kochają, że ma miłość życia, że ma, jest bogaty, nie ma żadnych chorób, jest najszczęśliwszym takim człowiekiem na ziemi, jak możecie sobie wyobrazić. No i powiedział, że to szczęście, które ma ten człowiek, to jest ten naparstek ziemi, a to szczęście, które jest w tych niebiańskich stanach duchowych, to są te Himalaje. <śledziany> Także w tym sensie to szczęście, które jest w tych głębszych stanach medytacyjnych i w tych jakby wyższych sferach egzystencji jest niewyobrażalne. I w tym sensie właśnie Ajahn Brahm o tym mówi na przykład, że te stany samadhi i tak dalej to jest jak atomowa energia, prawda? Że ta jakby energia atomu wręcz eksplodowała ekstazą. Więc w tym sensie właśnie mędrzec po pierwsze zbliża się do tego szczęścia już w tym życiu i buduje sobie, czy w drodze medytacji, czy w drodze takiego, powiedzmy, dalszej wędrówki świadomości, na no niesamowite, no niesamowite szczęście i wolność. I w tym sensie yy, właśnie działanie w zgodzie z kamo jest bardzo wartościowe. I nawet abstrahując już od takich nagród w życiu, w życiu po śmierci i tak dalej, w samym doświadczeniu tu i teraz jest to niesamowicie yy, wzbogacające. No i jest głębsza taka prawda, jeszcze właśnie buddyjska, już stricte dynamiczna, może oni nie będę za dużo mówił, bo to jest bardziej takie początkująca grupa, ale ona mówi o tym właśnie, że odpuszczenie wszelkich pragnień prowadzi do największej wolności, czyli właśnie można powiedzieć takie osadzenie się w tej pustkopełni, której być może trochę doświadczyłeś w tej medytacji, że jeżeli tak naprawdę głęboko by się w niej zanurzyć i odpuścić wszystkie dążenia do świata, no to to jest właśnie droga do nirwany, czyli po prostu do takiego stanu spokoju, który już nigdy nie przemija. I wtedy w tym spokoju odnajdujemy coraz większą błogość. No i właśnie Dama jest, jest, to są te dwie najgłębsze prawdy o rzeczywistości, czyli można powiedzieć prawda o miłości i prawda o pustko pełni. I że droga w tą stronę to jest droga do prawdziwego szczęścia i do wyzwolenia z cierpienia, a gonienie za takimi programami ego i za takimi płytszymi rzeczami, no może dać tylko ulotne szczęście i nigdy nie da pełnej satysfakcji. I właśnie tutaj pierwsza rzecz to właśnie możecie zauważać i w sobie i w innych, że możecie zauważać w swoim życiu, jak dane działania, które podejmujecie właśnie w takim duchu czy w innym, prowadzą do jakich owoców i też w życiu innych możecie obserwować, jak żyją inni, w jaki sposób i jak, je, jak się przy, potem przy nich czujecie, jaka energia jakby od nich emanuje. I wtedy będziecie powoli odkrywać na własną rękę właśnie, że Ci ludzie, którzy żyją w zgodzie z tym prawem Kammy i z tym prawem dammy, to że o nich bije najlepsza energia i że jest w nich najwięcej spokoju, miłości i że najlepiej się czujecie przy nich i że też sami jak tak robicie, to wypełnia to wasze doświadczenie. Ale właśnie, więc to jest, to jest dama, prawda? To jest, to jest prawda i to jest właśnie życie w zgodzie z prawdą. Natomiast czy z prawem natury? Natomiast Buddha nie mówił, żeby wierzyć mu na słowo. On nie mówił, że zawiesz, że tak jest. Znaczy, mówił, że to jest jedna z opcji, ale mówił, że lepszą opcją i bardzo wartościową jest to, że po prostu możesz to, masz jakby to sprawdzać. Czyli i właśnie tutaj przechodzimy do tego tematu poznania. W jaki sposób poznawać rzeczywistość, prawda? I właśnie bardzo dobrym sposobem poznawania rzeczywistość jest uświadamianie sobie, Zwłaszcza trzech sfer, czyli swojego ciała, swoich uczuć i swojego umysłu, czyli swoich stanów serca. A, czy też może zamiast uczuć, powinienem powiedzieć odczuć. I chodzi o to, że w ciele, jeżeli czujecie naprawdę swoje ciało i rozmaite odczucia, które w nim są, i tak samo jeżeli czujecie rozmaite uczucia, jak na przykład strach, e, miłość, e, inspiracje, gniew i tak dalej, to możecie odczuć, w jaki sposób odczuwamy te emocje, te uczucia. I chodzi o to, że kiedy odczuwacie bezpośrednio w swoim doświadczeniu, jak odczuwacie gniew w ciele i w sercu, jak odczuwacie radość w ciele i w sercu, jak odczuwacie lęk w ciele i w sercu, jak odczuwacie współczucie w ciele i w sercu, i jeżeli rozwijacie właśnie poprzez taką głęboką świadomość, taką ciągłą świadomość tych sfer i te odczucia, które wiążą się z różnymi stanami serca, to wtedy zaczynacie odkrywać bezpośrednio, że są pewne uczucia, które są po prostu nieprzyjemne, bolesne i są odczucia, które, uczucia, które są przyjemne, które są błogie. I to jest bardzo ważne, ponieważ często jest tak, że poznajemy normalnie rzeczywistość tak troszeczkę przez kogoś, że ktoś nam mówi, czy rodzice, czy w szkole, że jak będziesz robił to, to będziesz szczęśliwy, a jak będziesz robił to, to nie będziesz szczęśliwy, no nie? I na przykład, no nie wiem, na przykład ktoś, komuś mogą powiedzieć rodzice, jak chcesz być szczęśliwy, to musisz zarobić milion, kupić sobie dom, samochód i tak dalej, i że wtedy będziesz szczęśliwy, no nie? Natomiast zauważcie, że to jest po prostu, to jest jakaś narracja, która może jest prawdą, a może nie. Natomiast Budda zachęca nas, żebyście obserwowali, jakie stany, jakie działania faktycznie prowadzą do jakich odczuć i jakie odczuwacie. I właśnie to jest czwarty aspekt zgłębiania rzeczywistości, czyli obserwacja pryncypiów, czyli jakie procesy prowadzą do jakich owoców. Czyli na przykład jak rozmawianie w gniewie prowadzi do jakich owoców, jak rozmawianie ze współczucia prowadzi do jakich owoców, jak... Banie się prowadzi do jakich owoców, jak bycie nieustraszonym prowadzi do jakich owoców. I chodzi o to, że zbierasz bazę danych na temat tych procesów, które obserwujesz w swoim dozna doznaniach w ciele, w sercu, w uczuciach itd. Tak I po prostu zbierasz bazę danych i jak naukowiec, badający swoje duchowe życie, zrobisz sobie takie wewnętrzne notatki, że tak, tutaj to prowadzi do tego, to prowadzi do tego, że to jest przyjemne, to jest nieprzyjemne itd. Tak i tu właśnie chodzi o to, nie, nie żeby tylko wziąć to na wiarę, co Budda mówi, ale żeby naprawdę sprawdzić, e, jak te rzeczy czujemy. No i po prostu właśnie to jest piękne w buddyźmie, że ze względu na to, że Budda odkrywa dammy, czy odkrywa prawdę i nie mówi, że zawiesz w to i wtedy będziesz e, do, e, nagrodzony, że tak powiem, tylko powiedział, że właśnie sprawdź to. I on się nie bał powiedzieć, że że macie jakby jego doktrynę wyznawać i jej nie krytykować, tylko właśnie spróbujcie powiedzieć mi znaleźć, że jest inaczej. I spróbujcie jakby naprawdę rzetelnie i obiektywnie badając swoje doznania, zaprzeczyć temu, że droga miłości i tej pustkopełni nie, nie prowadzi do szczęścia, prawda? Że spróbujcie temu zaprzeczyć. I po prostu to jest tak, że jeżeli będziecie szczerzy i obserwujący obiektywnie swoje do, doznania, to nie będziecie mogli temu zaprzeczyć, bo za każdym razem, kiedy będziecie dotykać tej pustko pełni, będziecie czuć się bardzo szczęśliwi, leccy, uwolnieni, uszczęśliwieni. I za każdym razem, kiedy będziecie dotykać właśnie tych uczuć miłości, współczucia, współradości i spokoju, to też będziecie czuć się naprawdę dobrze. I za każdym razem, jak będziecie szli za uczuciami gniewu, nienawiści, zazdrości i tak dalej, będziecie czuć się źle. I jeżeli będziecie za bardzo szli za chciwością, zachłannością i tak dalej, to też będziecie czuć się napięci i nieusatysfakcjonowani. Więc to jest tak, że to jest uniwersalna prawda, która jest w każdym doświadczeniu. I chodzi o to, żeby właśnie zgłębiać te doświadczenie, i kiedy to robicie, to docieracie do prostych wniosków, że właśnie te działania prowadzą do szczęścia, te działania prowadzą do cierpienia we mnie i u innych istot. I wtedy właśnie osadzacie się w tej damie. A, I. I po prostu otrzymujecie korzyść, bo kiedy zauważacie te zasady i zaczynacie je aplikować, to po prostu żyjecie w zgodzie z prawami natury i wtedy to natura was po prostu nagradza naturalnie. Prawda? Że po prostu owocem ta prowadzenia takich procesów, wybierania takich percepcji, dokonywania takich wyborów są takie doznania. Więc tak naprawdę tutaj można powiedzieć od razu, to jest częściowa odpowiedź na obydwa, na obydwa zagadnienia właśnie zagadnienie tego, jak poznać, czy się rozwijamy, no to właśnie zauważać te stany i czy w perspektywie dłuższego czasu jest więcej tych dobrych i tych przyjemnych, a mniej tych krzywdzących, nieprzyjemnych. I jeżeli jest tak, to znaczy, że nieważne, jaką robisz praktykę, możesz w ogóle nie praktykować buddyzmu, możesz praktykować cokolwiek jakąś sekularyzowaną praktykę, czy nie wiem, jogiczną, hinduską, chrześcijańską, whatever, cokolwiek praktykujesz. Jeżeli ci to przynosi owoc, że masz mniej cierpienia, a więcej szczęścia i masz więcej tych dobrych stanów, a mniej tych krzyżdżych, to znaczy, że się rozwijasz. I to właśnie bardzo ważne jest, żeby to robić na dłuższą perspektywę czasu, bo oczywiście są wzloty i upadki, ale ostatecznie chodzi o to, że na dłuższą metę... Jest coraz mniej cierpienia albo jest coraz mniej dotkliwe i jest coraz więcej takiej prawdziwej wolności, uwolnienia, szczęścia i tak dalej. No i właśnie też dokonywanie wyborów, prawda? żeby właśnie moim zdaniem bardzo warto właśnie dokonywać takich wyborów, które po prostu właśnie prowadzą do tego owocu, czyli do owocu, więcej szczęścia, mniej cierpienia i... Jeżeli tym się kierujemy, to już nieważne, czy to jest taki wybór w życiu, czy taki, czy on dotyczy, nie wiem, jakich wyboru partnera, czy bycia samemu, czy wyboru tej pracy, czy tamtej, czy różnych rzeczy. Ostatecznym kryterium jest właśnie to, czy podejmując te procesy, te wybory, czuję się lepiej, czy gorzej, czy mam właśnie więcej tych dobrych stanów, a mniej tych krzywdzących. I yy, yy, yy. No i właśnie oczywiście możemy sobie pozwolić na eksperymenty i błędy, bo jeżeli nie, jakby nie podejmiesz pewnych działań, to się nigdy nie przekonasz. Dlatego ja uważam, że nie ma nic złego, jakby po prostu w próbowaniu rozmaitych rzeczy, eksperymentowaniu itd. i tak dalej, nawet jeżeli Twój wybór będzie krzywdzący i nie, niezbyt dobry, to przynajmniej to zauważasz, że ta droga jest krzywdząca i niezbyt dobra i wtedy możesz to opuścić i na przyszłość już nie podejmować takiego wyboru. Więc tu właśnie chodzi o to, żeby naprawdę być otwartym na swoje doświadczenie i w kontekście jego jakby się odnajdywać i właśnie podejmować wybory. No więc to jest tak ogólnie rzecz biorąc. No więc właśnie z jednej strony mamy ten, ten taki wymiar poznawczy i otwarty. I właśnie głównym kryterium zawsze jest to, czy te stany są korzystne, czy niekorzystne, czy krzywdzące, czy uszczęśliwiające, czy są dobre, czy złe i tak dalej. Więc z jednej strony mamy ten wymiar takiej własnej eksploracji i podążania jakby ze swoim sercem, ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby to odnajdywać we własnym doświadczeniu. Natomiast z drugiej strony faktycznie Buddha nam dał pewne spoilery i wskazówki, w jakiej, które jakby rzeczy, jakby możesz jakby sprawdzić bo Buddha un... z jednej strony zachęcił nas do jakby odnalezienia tego we własnym doświadczeniu, ale z drugiej po prostu powiedział, jak, jak jest. I właśnie i też ze względu na współczucie do wszystkich istot powiedział im, czego przede wszystkim nie robić i co przede wszystkim robić, żeby właśnie wykorzystać ten niesamowicie wartościowy czas, jaki jest bycie człowiekiem. Ponieważ z perspektywy buddyjskiej bycie człowiekiem jest bardzo rzadką sytuacją i jest bardzo wartościowym doświadczeniem. No więc jakby po pierwsze, no to są pewne wskazania, właśnie takie powiedzmy nazwijmy to moralne, które są bardzo dobrym takim wyznacznikiem czego nie robić. No i pierwszym właśnie wskazaniem jest, żeby nie krzywdzić, nie zabijać żadnych istot. Czyli żeby dążyć do takiej właśnie intencji niekrzywdzenia, żeby nie krzywdzić żadnych ludzi, żadnych zwierząt, owadów. Czy po prostu zostawić życie w spokoju i rozwijać taką postawę współczucia, że tak jakby postrzegać, że w zasadzie każda istota, którą spotykasz, każde zwierzę, każdy człowiek, każdy owad, każda istota duchowa, że to możesz być ty w innym życiu. I właśnie Buddha tak mówił o czymś takim, że każdy, kogo postrzegasz, może założyć, że to jesteś ty w innym życiu. I wtedy... Po prostu no nie chcesz zabić się, no nie? <laughs> czy skrzywdzić się, więc zostawiasz tą istotę w spokoju. Nie musisz nic dla niej robić, ale po prostu nie krzywdź jej. No nie? I to dotyczy zarówno działania czynem, jak i słowa. Więc jakby niekrzywdzenie jest w zasadzie ogólną zasadą, no i właśnie niekrzywdzenie fizyczne, nie zabijanie jest pierwszą zasadą. Drugą jest, żeby nie brać tego, co nie jest dane. I to dotyczy zarówno kradzieży, jak i takiej bycia takim napastliwym, prawda? Że na przykład, no wiadomo, że Najbardziej oczywistym jest na przykład jak komuś coś ukradniesz, no to nie jest komuś zbyt miło, no nie? Natomiast drugi wymiar jest taki, że są też można powiedzieć takie rabunki psychologiczne, prawda? Że możemy kogoś ograbiać z czasu, wykorzystywać, czy na przykład no, znęcać się psychicznie i wtedy zabierać komuś przestrzeń, taką spokoju i tak dalej. Więc jakby, czy na przykład właśnie przekraczać gdzieś granice i tak dalej, więc staramy się na tej ścieżce tego nie robić, no dlaczego? No bo... Po pierwsze, nawet na takim przyziemnym poziomie ludzie tego bardzo nie lubią, więc mogą próbować się na was odegrać i na różne sposoby i też prowadzić to do konfliktu i tak dalej. Natomiast no, karmicznie też to działa bardzo negatywnie, ponieważ tak jak traktujemy innych, tak życie będzie nas traktować. Takie jest prawo karmy. No i trzecią zasadą jest właśnie, żeby nie krzywdzić seksualnie i tutaj właśnie w buddyzmie na poziomie świeckim, czyli nie na poziomie zakonnym, tylko świeckim. Tak naprawdę ze wszystkich religii ma chyba najbardziej luźne podejście do seksualności ze wszystkich, które istnieją, bo w zasadzie Buddha powiedział, że no w zasadzie wszystko, co nie przekracza czyichś granic, czyli jest za zgodą obydwu partnerów i, nie, i jest na, oparte na prawdzie, czyli nie, że nie jest zdradą, nie jest kłamstwem, że ktoś mówi, że a będę tylko z tobą, ale tam sobie z kimś innym, no to wtedy to już jest przekroczenie tego, prawda, bo to jest wtedy zdrada, ale jeżeli jakby ludzie sobie ustawiają, jakby... Dogadują się, że to jest dla nich okej, okay, to Buddha jakby dawał przyzwolenie niemalże na wszystko w tej kwestii i powiedział właśnie, że nawet jest taki zapis gdzieś tam, teraz nie pamiętam w której sucie, ale że właśnie jeżeli ludzie się zbliżają w taki sposób, w taki zdrowy sposób, no to że nawet możemy czy współradość, że tak fajnie, że cieszyć się ich szczęściem. Natomiast właśnie jeżeli. I to jest ciekawe, że Budda powiedział, że jeżeli przemoc jest w to zaprzęgnięta, to wtedy powinniśmy czuć współczucie. Czyli jeżeli ktoś jakby seksualnie podnieca się przemocą, no to, że nie czuć współradości, tylko współczucia. No i jakby czwarte wskazanie to jest wskazanie o właściwej mowie. Czyli właśnie pierwsze to jest, żeby nie kłamać, w ogóle całą dzisiejszą poradną mowę mówiłem o właściwej mowie, ale tak w skrócie. Pierwsza to jest, żeby nie kłamać, żeby mówić prawdę. I to jest ważne, ponieważ yy, bycie w prawdzie i ze sobą i z innymi, tylko wtedy pracujemy z prawdziwym sobą i tylko wtedy... Po pierwsze, jeżeli chcesz być pokochanym w prawdzie, to musisz być prawdziwy. Jeżeli, nawet, jeżeli będziesz kłamać i nawet ktoś się, się w tobie zauroczy, to, to nigdy nie będziesz nasycony tą miłością, bo ona będzie miłością nie do ciebie, tylko do jakiegoś fałszywego obrazu ciebie. I to zawsze prędzej czy później wyjdzie i będzie tylko cierpienie z tego. Więc nawet jeżeli komuś się uda grać cierpienie na kłamstwie, to no i tak potem się odbije 10 razy mocniej cierpieniem. No i bycie wprawdzie umożliwia też to, że na przykład jeżeli ktoś ma odwagę przyznać się, że na przykład do jakichś błędów, do swoich trudnych stron i tak dalej, to wtedy możesz to zmienić. Natomiast właśnie tym, co najbardziej utrudnia zmiany na lepsze... To jest oszukiwanie samego siebie, że, a ja to jestem taki super, że tam. <laughs> to, nie, to nie ja zrobiłem, i tak dalej, no nie. I, I wtedy, no. I też właśnie o tym mówiłem dzisiaj, że duma jest w ogóle tak naprawdę kłamstwem, że jeżeli ktoś ma bardzo wygórowane poczucie własnej wartości, nieadekwatne do rzeczywistości i wybiera swoje wady, i tak dalej, no to wtedy nigdy ich nie zmieni. A tak naprawdę dużo szczęśliwszym byłby człowiekiem, jakby się zobaczył w prawdzie i po prostu zmienił te próbował postarać się zmienić te trudne swoje strony i wtedy odnalazłby dużo większą harmonię i szczęście. Więc jakby... Poza tym no, no kłamstwo jakby prędzej czy później wychodzi z reguły i wtedy no bardzo tracimy zaufanie, a tam, gdzie nie ma zaufania, tam nie ma bezpieczeństwa, tam nie ma miłości. Więc znowu kłamstwo oddala nas od tego, czego naprawdę pragniemy. Drugą, drugim aspektem właściwej mowy jest, by nie mówić krzywdząco, tylko w sposób miły. I o ile to jest tylko możliwe. W większości przypadków powinniśmy starać się mówić takie słowa, które jakby sprawiają, że ludzie czują się lepiej, że czują się bezpiecznie, że które są korzystne i tak dalej. I żeby po prostu mówić w sposób, który jest miły, łagodny, przyjazny. I właśnie jedyna sytuacja, w której można powiedzieć coś, co jest niemiłego według Buddy, to jest wtedy, kiedy to jest prawdziwe, korzystne i powiedziane w odpowiednim czasie przez odpowiednią osobę. Czyli jeżeli naprawdę jesteś się naprawdę odpowiednią osobą, na przykład czymś bardzo bliskim przyjacielem albo czymś mentorem i jest coś bardzo ważnego, prawdziwego, bardzo korzystnego dla tej osoby, choć trudnego, to wtedy w najbardziej łagodny i miły sposób w odpowiedniej sytuacji możemy powiedzieć. Natomiast pomijając to, Buddha mówił, żeby starać się być miłym dla wszystkich, że po prostu tworzenie takiej atmosfery miłej, właśnie takiej spokojnej, bezpiecznej, bardzo... Popłaca dlaczego? No bo już teraz jesteśmy szczęśliwi w tej miłej atmosferze i ludzie czują się przy nas dobrze i tak dalej. Więc tworzymy harmonię, ludzie nas lubią, czujemy się dobrze ze sobą, nie mamy rzutów sumienia, więc same plusy. No i ostatnie, to jest, żeby unikać męczącej paplaniny w paliskim San Papalapa, <laughs> ponieważ San Papalapa jest bardzo męcząca. I tutaj możecie zauważyć, że jeżeli macie dwie hipotetyczne sytuacje, że właśnie z jednej strony macie osobę, która gada jakieś totalne głupoty o swoim doświadczeniu. Wiecie, po prostu robi narrację o swoim życiu non stop. Tutaj właśnie ze sreka mi się przypomina scena, ze sreka dwójki, jak właśnie jadą tam do... No tam na początku z tym osłem i tak dalej, no i ten osioł właśnie cały czas coś gada i tak dalej, no i Shrek mówi, że czy możesz chociaż przez pięć minut nie dawać znaku istnienia, no nie, że właśnie on już to cały czas papla, papla, papla i że to może być bardzo irytujące tak naprawdę. Wiadomo, że Shrek on jest śmieszny, bo macie do czynienia z nim tylko przez jeden film, natomiast jeżeli byście byli z nim 24 na 7, to już mogłoby to nie być takie przyjemne. I wtedy, no właśnie, bo to jest męczące, że cały czas coś nas jakby za, zaśmieca nam umysł z tymi takimi głupotami, nonstowi nie może się powstrzymać i właśnie to jest takie bla 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 bla, no nie? Natomiast właśnie jest tak, że jeżeli odbycie, od, odbędziecie taką naprawdę fajną, taką przyjazną, głęboką rozmowę albo właśnie jakąś dobrą mowę damy i tak dalej, to czujecie się tacy uznieśleni, le, lepiej, oczyszczeni i tak dalej. I właśnie to jest to, że to jest ta mowa, która uskrzydla, która prowadzi do dobra. Więc oczywiście to już jest najwyższe, to jest dlatego ostatnia, bo ona jest najbardziej zaawansowana, ale właśnie no, na pierwszym miejscu, żeby nie kłamać, na drugim, żeby nie krzywdzić mową no i właśnie, żeby też nie, pa, nie paplać za dużo. Ale tutaj od razu powiem, że właśnie w buddyźmie mamy tak, że jakby dozwolony jest small talk, Mówienie żartu, właśnie bycie takim luźnym, i tak dalej. Chodzi tylko o to, żeby nie przesadzać w takiej egocentrycznej paplaninie, żeby się w tym nie zapętlać. No i właśnie, jeszcze jedno, w sumie zapomniałem, to jest, żeby nie dzielić ludzi. To jest, żeby nie mówić mowy, która nastawia ludzi przeciwko sobie, tylko właśnie raczej starać się albo nie ingerować, albo harmonizować. Żeby... A to jest, no niestety, dość popularne, że ludzie się obgadują, że się nastawiają przeciwko sobie, i tak dalej. Natomiast potem to tworzy taką właśnie atmosferę, że niby jest fajnie, bo ktoś z kimś nie mam bezpośredniego konfliktu, ale ta osoba obgaduje mnie za plecami, a ja ją i tak dalej, to potem dochodzi i tworzy się taka dość niezbyt nie miła atmosfera. Więc żeby tego uniknąć, to najlepiej po prostu tego nie robić. I to się łączy z jeszcze jedną rzeczą, że um, um, Zobaczeniem, ponieważ właśnie to jest tak, że to nawiązuje do tych wszystkich, bo w zasadzie one to już są wszystkie praktycznie. Jeszcze jest tylko jedno piąte wskazanie, żeby nie brać substancji, które obniżają świadomość, zwłaszcza alkoholu, które mogą sprawić, że złamiesz tam te cztery, prawda? Bo na przykład ludzie wpływem alkoholu częściej kłamią częściej są agresywni częściej przekraczają jakieś granice te seksualne i tak dalej, więc dlatego lepiej nie stosować tych substancji, które prowadzą do utraty świadomości, że możemy pod wpływem nich być krzywdzący. Natomiast właśnie w kontekście właśnie tego nienastawienia ludzi przeciwko sobie bardzo ważny jest element przebaczenia i też w kontekście wszystkich tych rzeczy, bo to jest tak, że każdy z nas kiedyś skrzywdził jakąś istotę, każdy z nas kiedyś skłamał i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niemożliwe praktycznie, żeby ludzie kiedyś nie czynili krzywdy. Natomiast... Chodzi o to, że Adżambrami, wielu Adżanów i Buddha o tym mówili, że jedyną drogą naprzód to jest odpuścić to wszystko, jakby puścić to i zacząć tworzyć to, co jest dobre. Zacząć tworzyć atmosferę, która jest miła. Czyli jakby dać sobie takie ogólne przebaczenie, zrozumieć, że jak to zrobić, to właśnie tak, że zauważyć, że po prostu ludzie tak robią, bo tak są nauczeni, takie mają uwarunkowania. Że tak naprawdę gdyby ludzie byli bardziej świadomi, to by nie czynili zła. Natomiast po prostu są zaślepieni, są, wmawiano im, że tak trzeba, albo tak się nauczyli z domu czy tam z otoczenia i tak dalej. Po prostu jak programy, po prostu powtarzają te schematy. Natomiast każdy człowiek w głębi serca, jeżeli nie byłby tak osaczony tymi wszystkimi uwarunkowaniami, no to by po prostu nie krzywdził. Więc tak naprawdę możemy założyć, że każda osoba, która krzywdzi, jest nieszczęśliwa. I jeżeli. Postrzegamy tą nieszczęśliwość osób, które krzywdzą, to rodzi się w nas współczucie. Że ta osoba tak naprawdę cierpi i kiedy masz tą percepcję współczucia, cierpienia tej istoty, to wtedy naturalnie nie chcesz jej dowalać jeszcze bardziej, tylko bardziej chcesz pomóc. A właśnie chodzi o to, że z perspektywy buddyjskiej w ogóle wszechświat, w zasadzie można powiedzieć, że to, że w ogóle jesteśmy tutaj, no to siebie, że stąd, że mamy pragnienia, żeby doświadczać świata. I potem jak doświadczamy obiektów w świecie, to zaczynamy być zazdrośni, że jeden ma fajniejsze, drugi ma mniej fajne i tak dalej. I zaczynamy się kłócić, pojawia się agresja i tak dalej. Jak się pojawia agresja, to agresja budzi agresję. No i mamy to, co mamy teraz. <laughs> I jedyna opcja, żeby z tego wyjść, ponieważ w ogóle według buddyzmu serce wytwarza wszechświat, czyli to nasze serce stwarza rzeczywistość i tak naprawdę jakość rzeczywistości zależy od jakości naszego serca. I serce w każdej chwili, to czego doświadczasz, to jest odbicie twojego stanu serca, prawda? Jeżeli jesteś szczęśliwy, to niemalże wszystko wydaje ci się piękne. Jak jesteś bardzo nieszczęśliwy, rozpaczony, sfrustrowany, to wszystko cię denerwuje i tak dalej. Więc już w tej chwili tak naprawdę rzeczywistość jest nasycona stanem twojego serca. I to jest tak, że z perspektywy buddyjskiej to się dzieje przez całą wieczność. Że w każdej chwili to ty wytwarzasz swoją rzeczywistość. I to się dzieje zarówno za życia, po śmierci, w każdym życiu. To, czego doświadczasz, zależy od tego, jak postrzegasz, jak odczuwasz. I chodzi o to, że skoro według buddyzmu jest tak, że rzeczywistość jest wieczna aż do parinibany, czyli dopóki nie osiągniesz najwyższego wyzwolenia, to reinkarnacja jest nieskończona. I więc jeżeli jesteś tak naprawdę cały czas w pewnym sensie skazany na życie, to Jaki jest sens krzywdzić siebie? Jaki jest sens wytwarzać rzeczywistość, która jest krzywdząca, skoro tak naprawdę jedyne, co istnieje, to jest ta chwila? Więc po co masz tworzyć chwilę, która jest cierpieniem? <ścoughs> jeżeli masz do wyboru cierpienie albo szczęście, to chyba wolisz szczęście, prawda? Więc jeżeli wolisz szczęście, to po prostu zacznij działać zgodnie z prawem natury, które faktycznie szczęście przynosi. I wtedy po prostu, jeżeli zauważysz ten proces coraz bardziej, że faktycznie tak jest, no to i widzisz, że to, to są jak fraktale, że możesz się w ten gniew i zemstę zanurzać w nieskończoność, w oddawanie i tak dalej, ale widzisz, że to prowadzi tylko do większej krzywdy. Więc jedyną drogą do wyjścia z krzywdy jest przebaczenie i zaczynienie tworzenia dobra, niezależnie od tego cierpienia. I właśnie to jest jedne z ulubionych słów, które Adjansona mówi, właśnie mój ulubiony nauczyciel, że step into the beautiful, czyli wejdź w piękno. Po prostu to jest tak proste, że po prostu puść wszystko, co cię krzywdzi, i po prostu zacznij być dla siebie dobrym, być dla innych dobrym. Po prostu zacznij pięknie żyć. Ty... i właśnie on mówi, że it's not a duty, it's a beauty. Że Życie duchowe to nie jest obowiązek, tylko to jest piękno. Że to nie chodzi o to, żebyś klepał jakieś rytuały, jakieś po prostu praktyki, że tak jak zrobię to, to spokutuję i będę szczęśliwy i tak dalej. Nie, po prostu spraw, żebyś był szczęśliwy. Po prostu zrób to, co cię uszczęśliwia, zrób to, co jest dobre. I tyle, tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Po prostu rozpoznaj w swoim sercu, co cię uszczęśliwia, co jest dobre i po prostu zacznij to robić. I właśnie wszystkie programy, wszystkie jakieś przemyślenia, które mówią, że musisz pocierpieć, musisz kogoś skrzywdzić, żebyś coś zrozumiał, że musisz, musisz jednak się odegrać, musisz to, musisz tamto, że musisz zrobić coś, żeby jakby jakoś komuś odegrać się źle albo żeby Coś pocierpieć, żeby coś zrozumieć, to wszystko według Adonasone to są te programy właśnie cierpienia, które po prostu zostaw to jak najszybciej. On mówi jak najszybciej odpuszczaj z plamienia i wracaj do piękna. Wracaj do piękna. Wracaj do piękna. I za każdym razem, jak znowu masz stary program, że chcesz się odgrywać albo chcesz znowu się siebie nękać, nie pozwalać sobie być szczęśliwym i tak dalej, Zauważ to i po prostu znowu bądź dla siebie dobry, znowu bądź dla siebie troskliwy, znowu bądź dla innych dobry i tak dalej. I właśnie mogę zakończyć to taką pięknym cytatem, że właśnie taki piękny cytat, że a, mam nadzieję, że kiedyś znajdziesz odwagę opuścić wszystko, co cię krzywdzi. Że po prostu wszystko, co cię krzywdzi, po prostu to zostaw. I to zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I po prostu zacznij żyć takim życiem, jakie naprawdę daje ci szczęście. I to jest w pewnym sensie tak proste. Jeżeli cały czas będziesz wracać do tej najprostszej prawdy, bo prawda jest taka, że Wszystkie najgłębsze prawdy serca są bardzo proste, że właśnie takie mega rozkminy i tak dalej, okej, okay, też bywają przydatne, ale takie najgłębsze rzeczy w życiu tak naprawdę są mega proste. Właśnie to jest różnica między inteligencją a mądrością, że inteligencja to jest właśnie takie rozumienie wszystkiego na bardzo głęboko, na pięćdziesiątą stronę i tak dalej, a mądrość to są bardzo proste prawdy, tylko właśnie tak głęboko zakorzenione w naszych sercach, że bardzo szybko ją rozpoznajemy. I właśnie mądrością jest to, że kiedy tylko w Twoim umyśle pojawia się ten stary program, który prowadzi do cierpienia, od razu widzisz, oho, znowu sobie to robię, po prostu odpuszczam to i przechodzę na tamten tor. Więc w zasadzie ostatecznie ścieżka damy, ścieżka w zgodzie z prawdą, sprowadza się do tego, że kiedy widzę w sobie, że znowu zaczynam robić coś, co jest krzywdzące dla mnie czy dla innych, zauważam to i po prostu zmieniam tor. Tak jak w medytacji. Masz dystrakcję, wracasz do obiektu medytacji, który jest rozróżniający, który jest przyjemny. Tak samo w swoich działaniach, w swoich wyborach. Jak znowu widzisz, że robisz coś, co jest krzywdzące dla ciebie czy dla innych, po prostu wróć do, wróć do tego, co jest dobre dla ciebie i dla innych. I właśnie już na koniec właśnie dzisiaj jedna taka osoba, która bardzo mi wspiera właśnie i a, w sensie mm, no jedna z takich osób, co chodzi na dużo moich rzeczy i, i tak dalej, no to właśnie mi powiedziała, że dobrze, że ostatnio dałeś taką mowę o miłości do siebie, bo warto to przypominać ludziom, więc pójdę za tym i też tutaj trochę o tym powiem. Właśnie, bo w ogóle w buddyzmie jest tak, że miłość do siebie i miłość do innych w ogóle nie jest dzielona. I właśnie buddyzm jest bardzo otwarty na miłość do siebie. I wręcz jest taka suta, w której do Buddy przychodzi król i królowa i mówią, i właśnie medytują, medytują. No i dochodzi król w tej medytacji, że. Jest co, Buddha? W tej medytacji doszedłem do tego, że tak naprawdę najbardziej kocham samego siebie. A Buddha powiedział, prawda, to, ponieważ e, tak właśnie jest. I właśnie królowa powiedziała wtedy, która mogła być niezadowolona, że jak to? Jej nie kocha najbardziej, tylko siebie, no nie? A wtedy ona powiedziała, dobrze, że to powiedziałeś, królu, bo ja też doszłam w tej medytacji do tego, że najbardziej kocham samą siebie. I wtedy Buddha chodził sadu, mądrze, prawdziwie i tak dalej. Właśnie Buddha powiedział że tak jest, ponieważ taka jest natura wszechświata, że wszystkie istoty najbardziej kochają same siebie. I dlaczego tak jest? Nawet jeżeli wam się wydaje, że tak nie jest. Nawet jeżeli jesteście autodestruktywni, to dlatego, że wydaje wam się, jakoś coś się wam powykrzywiało, w umyśle, że myślicie, że jak będziecie cierpieć, to będziecie szczęśliwi. <śmiech> <śmiech> I, bo tak naprawdę każdy dąży do szczęścia. To jest wręcz w roślinach, że roślina się odwraca do światełka i tak dalej. Wszystko co żyje, dąży do tego, co pozytywne. Tylko właśnie jest ten w tym, że nie wszystko, co żyje, wie, co naprawdę prowadzi do szczęścia i, i nawet jak wie, to niekoniecznie wybiera te procesy. Natomiast chodzi o to, że właśnie nawet w takiej perspektywie głębszej, to tak naprawdę wszyscy ostatecznie jest ta taka pewna prawda. Z jednej strony jesteśmy połączeni wszyscy, ale z drugiej strony każdy jest sam. Że faktycznie większość życia spędzamy sami. Jak zasypiasz, jesteś sam w swoim myśle. Przez wiele momentów w życiu jesteś samotny w swojej jakby doświadczeniu. Każdy ma dostęp tylko do swoich uczuć, do swoich myśli. No może jacyś tam najwięksi mistycy <głos> <głos> mogą też do innych, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Natomiast większość ludzi żyje tylko ze swoim własnym umysłem cały czas. I według buddyzmu jest tak, że po śmierci jest dokładnie to samo. W, w tym takim stanie bardzo pomiędzy życiami też jesteś ze swoim umysłem, ze swoim sercem. W kolejnym wcieleniu też jesteś ze swoim umysłem, ze swoim sercem i tak cały czas, cały czas. I prawda jest taka, że przecież tak jeszcze nie ma takiej miłości, może pomijając rodziców do swoich dzieci, bo dzieci mają tak, że są naprawdę tak zaopiekowane, ale prawda jest taka, że w dorosłym życiu, no kto się tobą zajmie, tak że wszystko za ciebie zrobi, będzie się o ciebie troszczył 24 na 7 i tak dalej. Więc prawda jest taka, że nikt tego nie zrobi poza tobą i nikt nie doświadczy owocu tego poza tobą. Więc skoro jesteś tak naprawdę... Główną istotą, która jest odpowiedzialna za twoje szczęście. I jesteś, czy tego chcesz, czy nie. Jakby z perspektywy buddyzmu śmierć nie kończy doświadczenia. Zawsze jest jakieś doświadczenie, o ile nie osiągniesz najwyższej nibany. Więc do czasu osiągnięcia pełnej doskonałości będziesz doświadczał różnych rzeczy. Więc w tym kontekście, skoro jesteś na wieczność z tą świadomością i ze swoją karmą, to dlaczego nie być dla siebie dobrym? Ponieważ ostatecznie w życiu doświadczenie po prostu jest, jakie jest. I ono oprócz Donibany do niczego nie prowadzi. Więc po prostu wytwarzasz taką rzeczywistość, jaką wytwarza twoje serce i tyle. Więc nie ma sensu wytwarzać cierpienia. Po prostu to jest twój wybór, ale cierpienie i szczęście są tak samo prawdziwe i tak samo fałszywe, tak samo istnieją, nie istnieją. Są po prostu efemeryczne, są takie ulotne, są zmiennymi stanami, I, ale możesz wybierać kierunek. Więc skoro możesz wybrać szczęście, to po prostu wybierz szczęście. I nic nie tracisz. jakby To nie jest tak, że właśnie chodzi o to, że ja, ja mówię takimi skrótami myślowymi, ale tak naprawdę chodzi o to, że te wszystkie stany cierpienia, krzywdy i tak dalej, one istnieją tylko wtedy, kiedy je postrzegamy i kiedy je proliferujemy. I, a, I mamy wybór, możesz po prostu zmienić ten tor i po prostu iść za tym, co jest dobre. I w ten sposób też najbardziej pomożesz innym. Więc dlatego tak ważna jest ta troska o siebie. I jakby zachęcam do takiej najgłębszej miłości do siebie. Po prostu pokochaj się na maksa. A czym jest prawdziwa miłość? Po prostu byciem dobrym dla siebie. Czyli nawet jak jesteś wkurzony, to troszcz się o siebie wkurzonego. Nawet jak jesteś zdołowany, to bądź dobry dla siebie zdołowany. Nawet jak masz kryzys, bądź dla siebie dobrym, jak masz kryzys. Po prostu, zwłaszcza wtedy. zwłaszcza wtedy. Po prostu bądź dla siebie dobry. I po prostu nie miejcie hamulców w tym. Na przykład jak zasypiacie, możecie pomyśleć, że kocham się najmocniej, jak tylko potrafię. Po prostu jestem ze sobą zaopiekuję się sobą. Właśnie nasze serce pragnie tych słów, prawda? Często macie fantazję, że o, spotkam kiedyś miłość życia i powie, że mnie kocha, że przytuli mnie i że będzie zawsze ze mną i tak dalej. Możecie to powiedzieć do swoich własnych serc w każdej chwili, każdego dnia, że jestem ze sobą, będę dla siebie zawsze, zawsze się będę o siebie troszczyć, zawsze będę się kochać i tak dalej. I właśnie to jest taki drugi cytat, który sam w sumie wymyśliłem, że myślę, że... Warto naprawdę bardzo mocno siebie pokochać, bo marna szansa, że zrobi to ktoś inny, <laughs> że, że szansa, że spotkacie w tym świecie taką naprawdę bezgraniczną miłość, jest stosunkowo mała. Dlaczego? Bo ludzie w miłości bardzo dużo projektują swoich cieniów, swoich splamień i oczekiwań milion i tak dalej. A uważam, że naprawdę realna jest, i Buddha to potwierdza, że naprawdę realna jest taka prawdziwa miłość do siebie i, do, i po prostu taka uniwersalna miłość do wszystkich istot. Buddha mówi, że jest możliwe być przez całe życie w stanach niebieskich uczuć. Że jeżeli tylko podejmiesz te, te wybory, że tak jak Adjansona, wracaj do piękna, wracaj do piękna, będziesz wzmacniał w sobie tą tendencję, to możesz osiągnąć taki stan, że one nigdy nie przeminą. Że po prostu będą bezgraniczne i zawsze obecne. I właśnie to jest to, że to jest ta droga do prawdziwego szczęścia. Że właśnie nie przestajesz już oczekiwać od świata czegoś, czego on nie może ci dać tylko wytwarzasz w sercu to, co ono naprawdę może wytworzyć. Bo właśnie Budda mówił, że świat jest cierpieniem i on nigdy nie da ci tego, czego pragniesz, a twoje serce jest nieskończenie piękne, nieskończenie dobre i ono może wszystko. Więc po prostu trzeba przekierować energię, którą poświęcamy, żeby przestać szukać w świecie tak bardzo spełnienia, a zacząć szukać go w treningu swojego serca. I na tym polega tak naprawdę buddyzm, że przekierowujesz energię na rozwój swojego serca, bo ono naprawdę jest w stanie osiągnąć... Niesamowite szczęście, stabilność, wyzwolenie i tak dalej. I właśnie już na koniec właśnie chodzi o to, że zakładając prawo kammy i po prostu takie proste obserwacje, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to musisz być dobry dla innych. Bo nie da się żyć w harmonii w tym świecie, jeżeli nie jesteś dobry dla innych. Jeżeli nie pomagasz ludziom, nie jesteś dla nich wyrozumiały i dobry, to zawsze będziesz mieć konflikty, które będą ci zaburzać, spokój i tak dalej. Po prostu jest to nieuniknione, więc... Już nawet jeżeli już musisz istnieć w niedoskonałym świecie, to możesz przynajmniej sprawić, żeby było lepiej i po prostu być dobrym. A kiedy jesteś dobry dla innych, ludzie cię lubią, ludzie cię szanują. Jest harmonia i tak dalej i ta karma wraca. I tak samo, kiedy jesteś dobry dla siebie, to wtedy najbardziej emanujesz taką dobrą energią też na zewnątrz. Ci, co są najbardziej wyrozumiali dla siebie, są najbardziej wyrozumiali dla innych. Ci, co najgłębiej prawdziwie kochają siebie, nie narcystycznie, najbardziej potrafią kochać innych. Więc troska do siebie jest troską o innych. Troska o innych jest troską o siebie. I jest nawet taka suta, która dokładnie o tym mówi, kiedy troszczysz się o siebie, troszczysz się o innych, kiedy troszczysz się o innych, troszczysz się o siebie. I właśnie to chodzi o to, że w buddyzmie miłość w ogóle nie rozgranicza na ja i inni. Nie ma tak właśnie, że, tak jak w niektórych nurtach, że masz siebie po prostu upokarzać, ale kochać innych, tylko masz i kochać siebie i innych. <laughs> I że to jest właśnie takie bardzo odświeżające w buddyzmie, że jest pełne przyzwolenie na taką bardzo głęboką miłość do siebie, która oczywiście nie można jej mylić z narcyzmem. Dlaczego? Ponieważ narcyzm jest po prostu rozkochaniem się w iluzji siebie. Fałszywej iluzji siebie i często karmienie się kosztem innych, a prawdziwa miłość do siebie jest po prostu troską o siebie takim, jakim jesteś. Nie musisz być kimś innym, nie musisz być kimś lepszym, nie musisz się zafałszowywać. Po prostu jesteś dla siebie dobry, i rozwijasz się taki, jaki jesteś. I właśnie to jest to uniwersalne prawo. Jeżeli będziecie je stosować, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli te wskazania buddyjskie i tą ogólnie dobrość dla siebie i dla innych, to poprzez właśnie to poznanie zacznie, rozpo, zacznie rozpoznawać, że faktycznie z perspektywy czasu macie coraz mniej cierpienia, coraz więcej szczęścia i to jest prawdziwy rozwój. I też wybory, które będziecie podejmować, będą naturalnie coraz mądrzejsze, coraz bardziej po prostu uszczęśliwiające. Okej, okay. i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. <laughs> także mm, no, w sumie mamy jeszcze prawie półtorej godziny, także spokojnie. Mm. Jakby ktoś miał jakieś jedno pytanko do tej mowy teraz, to możemy teraz zrobić jedno pytanko i potem jeszcze na końcu sesji Q&A już po gongach. Aha. No. Ale się trochę nasłuchałam, a że też jestem w posłudze humanistycznym, to tak kolejnie nie zostało. I właśnie to, o czym mówiłeś o tym kochaniu siebie, wychowaniu innych, to się okazuje, że to jest też bardzo istotne w ogóle w psychologii współczesnej. Oczywiście, że tak. Że wynika z tego, jak znaczy, że tam jest takie założenie człowiek, który, no nie wiem, kształtując się jako dziecko, nie jest w stanie zaakceptować siebie, nie będzie w stanie również wyprzącać pozytywnych emocji w socjaliści. Oczywiście, że tak. Ludzi, oczywiście, tak. Że, że tak. Te relacje z innymi ludźmi. Oczywiście. I czytałem jakiś raz tą też taką książkę Dalajamy odnajdywanie naszego spokoju się od Mhm. I e, znaczy, bo czytam ją w innym języku, więc nie wiem, jak to się zada po polsku. Nieważne, no. I on tam w pewnym momencie właśnie wspomina o tym, że znaczy pojawia się taki wątek, że buddyści jako, że nad, nad sobą w pewien konkretny sposób pracują, na przykład wtedy, kiedy stało się tak, że musieli opuścić oni Tybet i uciec do... Mhm. I duża ta społeczność. Ja się komentuję, że jakoś udało się zrobić, że ci ludzie uciekali tam, no nie z jednym to bokiem na plecach, nie staje wszystko, to, że oni przybywszy tam na miejsce, nie okazywali od nam traumy. Mhm. ani dorośli, ani tak, 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 tak. tak. No więc zastanawiam się, bo z drugiej strony jest też tak, w psychologii, mówi się o tym, na przykład, że właśnie te narcystyczne problemy, jeżeli człowiek się tak ukształtuje, jak jest mały, Aha. to że tego się już później niestety nie da do końca w dorosłości przeskoczyć, to zostaje po prostu, nawet jeżeli To, się nie, to nie jest, na co na ten temat właśnie powie osoba na przykład, która jest bardzo zaawansowana w medytacji. Jestem ciekawa, czy z perspektywy buddyjskiej jednak to ograniczenie tak, jak najbardziej. Ogólnie rzecz biorąc właśnie z psychologią jest tak, że część rzeczy jakby rozkminiła dobrze, natomiast no, w psychologii współczesnej jeszcze kilka rzeczy jest błędnych i ogólnie rzecz biorąc no, bo z perspektywy buddyjskiej oczywiście Buddha był największym psychologiem i rozkminił wszystko i w ogóle bez w ogóle takiej głębokiej medytacji nie da się poznać rzeczywistości umysłu i serca tak dokładnie. Po prostu prowadząc tylko badania takie, wiecie, neurobiologia i tak nigdy nie dojdziemy do tych najgłębszych praw. To musi jednak być e, taka bardzo głęboka introspekcja, znacznie głębsza niż psychologowie robią. To nie chodzi o to, żeby dokonywać refleksji nad swoim doświadczeniem, tylko w medytacji w pewnych głębokich stanach docieramy do pewnych metafizycznych prawd więc o rzeczywistości. I widzimy takie naprawdę rzeczy, że się filozofam śliło, że tak powiem. I chodzi o to, że jest takie prawo właśnie, że jak się bardzo głęboko wejdzie w medytację, to się widzi, że w rzeczywistości nie ma rzeczy, której się nie da zmienić. Że po prostu wszystko jest zmienne i że możliwe jest, właśnie chodzi o to, i to jest właśnie takie, że w świata nigdy nie zmienisz. Świat zawsze, w świecie zawsze będzie cierpienie, ale w sercu możliwe jest nieskończone szczęście i wolność. Czyli chodzi o to, że widzisz po prostu, że... I właśnie to jest to, że w filozofii buddyjskiej jest takie bardzo ważne pojęcie Sankary. I Sankara to jest mentalna formacja, czyli każdy akt myśli, każde uczucie to jest Sankara. I chodzi o to, że każda Sankara, kiedy ją tworzysz, to ona istnieje i ona niesie się echem. I ja lubię bardzo taką metaforę ogniska, że Sankary są jak ogniska. Można na przykład sankarę lęku. Jeżeli masz trochę lęku, to płonie takie ognisko lęku. Jeżeli boisz się bardziej, to dokładasz do tego ogniska lęku i ono staje się coraz bardziej płonie ten lęk. I jeżeli potem przestajesz dokładać, to im dłużej dokładałeś, tym dłużej ten ogień pali się i tym mocniej. Ale jeżeli przestajesz dokładać, to on zaczyna dogasać. Tak samo jest z miłością. Jeżeli dokładasz do ogniska miłości, to ono rośnie, rośnie, rośnie. Ale jeżeli przestajesz dokładać i nic nie robisz, to ono maleje. I tak jest ze wszystkim. I chodzi o to, że ostatecznie, i to jest taka głębsza prawda o, o rzeczywistości, że nic tak naprawdę stabilnie nie istnieje, tylko wszystkie sankary są nietrwałe, czyli trwają tylko przez jakiś czas. I się niosą echem. No, ja to rozumiem, ale, ale czekaj, czekaj. czekaj bo... Nie, 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 nie. To... Tak, ale ja o tym mówię. Ja o tym mówię i chodzi jeszcze tylko z końca, że jeżeli widzisz taką prawdę, to widzisz, że wszystko jest kwestią po prostu tego, do, czy, do których ognis dokładasz patyki. I możesz być najbardziej straumioną, toksyczną, psychopatyczną istotą na świecie, ale jeżeli będziesz dokładać patyczków do spokoju, miłości i tak a przestaniesz dokładać do tej nienawiści i tak to kiedyś to zgaśnie... I będzie może być czystą miłością. Nawet największego psychopata i tak dalej, z perspektywy buddyjskiej możesz zamienić w ocean miłości. To jest tylko kwestia tego, że on ma tak dużo nagromadzonych tych ognisk, nienawiści i tak dalej, że trudno jest to zrobić. Im bardziej ktoś się zapętla w pewnych rzeczach, tym bardziej trudno jest z nich wyjść i to ma zarówno negatywnych, jak i pozytywnych rzeczy, ale nie ma procesu, który jest niezmienny. I też nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Ja uważam, że to też jest fałsz, że ludzie uważają, że tylko dzieci mają plastyczność mózgu, a dorośli nie. Nawet jak masz 90 lat, a będziesz praktykować damę i będziesz dokładać o tych o nic, to będzie ci się przebudowywać mózg, będziesz się zmieniać. Więc jest uniwersalne prawo takie psychologii, że w tym życiu jeżeli tylko zmieniasz te nawyki, to zmieniają się też osobowość. I właśnie jest tak, że tak naprawdę najbardziej ograniczającym rzecz rozwój jest to, że ludzie właśnie nie wierzą, że można się zmienić. I właśnie oni dlatego się nie zmieniają, bo wierzą w to, że nie mogą się zmienić, a jeżeli właśnie powiesz im, że mogą i uwierzą w to i zaczną to praktykować, to zawsze się zmienią. I po prostu dlatego nie, nie, wszystko można zmienić, a to, że tamte osoby właśnie nie doświadczały traumy, to właśnie jest tak, że... Bo trauma jest po prostu pewną reakcją naszego serca. I to jest niesamowite, że była właśnie taka sytuacja, że yy, to było chyba w Tajlandii, że byli dzieci, zwiedzali z nauczycielem jakąś jaskinię i tam było zalanie tej jaskini, jak oni byli w środku. I oni się skryli na takiej półce skalnej i tam byli tam z 2-3 dni czy coś, czy tam dwa dni. No i wiadomo, że większość ludzi, dzieci w takim sytuacji byłoby, że tak powiem, no bardzo wystraszona i tak dalej. No i oni już tam w ogóle, już tam czekała, wiecie, opieka medyczna, psychologiczna, że tam wyjdą straumione dzieci i tak dalej. A tam dzieci wychodzą zadowolone, jak tam ta woda i tak dalej. Dlaczego? Bo, bo nauczyciel po prostu medytował z nimi i cały czas im prowadził medytację, jak tam byli. I one w ogóle nie zareagowały tramą na to i tak dalej. To jest jeden przykład. A drugi przykład właśnie rozstania. Są na przykład ludzie, którzy po rozstaniu, na przykład przez dwa lata są rozbici i straumieni i tak dalej, a są ludzie, którzy po rozstaniu z dnia na dzień o, nic się nie stało. I dlaczego tak jest, bo po prostu ktoś podejmuje wybór. I to jest właśnie ten adżansona, że nie musisz być nieszczęśliwy, dlatego że coś się skończyło. Po prostu wybierasz, że cały czas dokładam do ogniska żalu, rozpaczy i tak dalej. Jeżeli dokładasz do ogniska, to ono staje się Twoją rzeczywistością. A jeżeli dokładasz do ogniska, o, że w sumie spoko, jestem wolny, w sumie spoko, mam nowe perspektywy, mam więcej spokoju i jakby dokładasz do tych ognisk takich bardziej pozytywnych, to nie musi w sobie zadawać cierpienia. I tak jest niemalże ze wszystkim. I właśnie o to chodzi właśnie w praktyce serca, że bardziej niż z rzeczami na zewnątrz, choć też są ważne, ale po prostu widzisz, że możesz zupełnie zmienić swoje reakcje i że przede wszystkim ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i że po prostu możesz wybierać te rzeczy, które wcale cię nie krzywdzą. Także jak połączymy te rzeczy, że wszystko można zmienić i że możemy wybierać tamte, to właśnie wtedy... To jest właśnie ta praktyka Jonathan. Zauważ, że wchodzi z destruktywny program i znowu wróć do piękna, znowu wróć do dobra. Ok, dziękuję za pytanie i niniejszym będziemy przechodzić do podróży dźwięka gongu. Jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystać z toalety, to sobie skorzystajcie, czy tam sobie wypić wody, to tam na przy tym stoliczku. Także 5 minut przerwy i potem już się kładziemy, możecie sobie wziąć kocyk do przykrycia, a ja sobie w tym czasie obrócę gong i już tam będziemy siebie gongować.